Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasz dyżur na stacji Katowice. Legio ma odjazd 06. Mamy 41-140. Czekamy, aż PWJ nam się zwolni. I tu odstęp już zwolni. Okej. Ładnie słychać opory rozruchowe. Szkoda, że okno nie można sobie tak otworzyć. Jeśli 1-140 wyjazd świeci. Dziękuję i wzajemnie przyjemnej służby. Ci 294 peron rolitor pierwszy. Mi dzisiaj. Aś mi dzisiaj tu ciepło jedzie w tych Katowicach. Dlatego, że jutro ciężki dzień się szykuje dla mnie. Czterdzieści dwa, 142, mamy 08. No właśnie.
42-194. Za niedługo u nas będzie, za małą chwileczkę dosłownie. Czternaście, 137 od jeszcze. Jeszcze 40-192 od niego wyjechał na peron drugi, tor trzeci. Dobrze, zaraz mu będziemy podawać. Na wodzie najbliższy będzie o 22:16 opóźnionym. Przejedźmy do dzisiaj wjazd i czekamy na to, co będzie dalej. Dla Państwa chwila cięcia, ja niestety muszę chwilę poczekać na rozwój sytuacji. Dobrze, więc zbliżamy się do czasu odjazdu. Pociągu 40-192. 42-194. Już zepsuł wejście. Tak to ja. Ja to potrafię jednak. Miało być tak ładnie. 32-194. Dzisiaj jest duży ruch. Nie wiem czemu, bo jest środa o tej godzinie, no ale trochę ludzi siedzi. Drodzy Państwo, też to wygląda. Kiedyś postaram się jeszcze transmisję zrobić na żywo. Maszyny, bo raczej Simraila chyba nie planuję. Kiedyś była, ale nie było chętnej do oglądania. Chyba, że Państwo wyrazicie taką chęć, to wtedy na ten temat pomyślnie możecie pisać w komentarzach. O, 10 wagonów. Chodź, 276 metrów. Coś takiego. Coś w tej okolicy. R
30, 192. Odjazd 22:23. Więc jeszcze troszkę musi poczekać. Więc kolejny dzień. Dobrze, więc jedzie do nas pociąg Zawodzia z towarówki. Coś zaczyna się dziać. Jedzie 24189 i on ma wjechać na tor 9 przy peronie pierwszym. Od razu szybko sobie tutaj zmieniamy położenia zwrotnic i podajemy mu wjazd. No póki jeszcze był w Zawodziu, to sobie na spokojnie to zobaczył. Towarowego jedzie do nas 629036. To jest pociąg towarowy. Ja bym chciał. Żeby on na razie sobie przejechał i się tutaj zatrzymał nam. No i za dużo klikasz. Co ja robię? Weź tam wróć. Wróć. Czemu tu? Ty się zmień. No. Ten peron już piąty mi się tutaj podoba. Trzeba było kiedyś tutaj wysłać pociąg. Peron piąty. W sumie to i tak każdy by się przy czwartym, by trzeba było tam z tej drugiej strony wysłać. Fajny, klimatyczny. A 9.036 ładnie sobie tutaj do nas już wjeżdża. 489 zresztą też. Idzie, jedzie. Też trochę tych wagoników ciągnie. A to jest MPE. No i prawdopodobnie jedzie z Sędziszowa. Towarowego.
Okej. Ten 4-4-3-6-3, to on w ogóle był u nas? Nie oznaczyłem. Czterdzieści, 143 zaraz podajemy. Ej, mój błąd. Myślałem, że inny pociąg będzie jechał w zawodzie. 24-141 w pierwszej kolejności przyjedzie. No, pan panie jedzie 45. Wiecie, jakieś specjalne pozwolenia, czy co? Mogłem go dać na tą piątkę na dół. Nie to, że mnie zszokował, to byśmy tak zrobili. No sam by był w szoku, nie? Ma takie ładne rozjazdy, to może i 60 tam jest. Też wątpię. Ale przyjazd możemy mu zatwierdzić. Dobrze, drodzy Państwo, i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcineczek. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.